teraz proszę Państwa jakąś pyzaczkę tu puszczają i w kółko to samo leci, że ona ponoć kocha ten obiekt, dworzec centralny, no bo jest oczywiście w stylu Schottland i ona gada i gada i w kółko, proszę Państwa, to samo leci przez te telebimy, bo już te co były, te najciekawsze to już no cały rok. Żeśmy oglądali, proszę Państwa, książęcą parę królewską, Elhof Art, a teraz Państwo zobaczą. Tutaj Państwo zobaczą, no świętujemy 38 urodziny i ten port, proszę Państwa, oczywiście, że tutaj ci żebracy, co tak kaszlą i na centralnym i pod pałacem kaszlą, proszę Państwa, jak również kopyta trzymają w kieszeniach ci żebracy, jako te dupki. I nie mogą tych kopyt wyjąć, no bo one tak szpanują i jeszcze tak tym ślipią w kierunku sufitu, bo oni tak chcą docenić samych się. Także dobrze, kochani, tutaj było tego tortu pojeść, tutaj w tym Tesco Extra. A ten dupek jeszcze stoi, Państwo, kopyta w kieszeniach ma i tak się gapi. No, zobaczymy te śledziki, co kto tutaj popróbuje, co. No, Dareczka nie ma tutaj, ani żadnych tych innych na centralnym, tylko są same dupki, proszę Pani. Masz. O, Szymona Światowida. Kto nie widział, ani tam mówi, że słuchaj, jeżeli on w tego Boga nie wierzy, no to przecież no, to w diabła mamy wierzyć. Także proszę Państwa, widocznie ten centralny to ma już 38 lat, także jeszcze ten nasz Jasza może tutaj się wypowie. Jest i Jasza. No proszę Państwa, i Państwo zobaczą, to nie Miloszewicz, jaki jest podobny. No swego czasu Marta Dobosz, wtedy kiedy jeszcze była mądrzejsza, to powiedziała, chodź Ciebie zapoznam z dziadem katolickim. Ja wiem, Marta Dobosz, no to Ty masz fajnych przyjaciół, słuchaj, jak będziesz tak nazywała. To jak on Cię kopnie w tyłek, jako Martę Dobosz, to będziesz miała, zobacz, on tutaj chce być najmądrzejszy, on tutaj do mikrofonu mówi i jeszcze dali mu jeść, o. Także mordami jeszcze kręcą, jak od stołu odeszły, proszę Państwa, dupki. Także proszę Państwa, bardzo ładny jest ten Pałac Kultury, prawda? Piękny, śliczny. A ten wasz Jezusiczek to ładnie wygląda na tym sianku. Pewnie też ma śliczne pyzaczki. No i ten Jezusiczek, Chrystusiczek jest śliczny. A czy to ładnie tak on wygląda, jak wy tak sobie przy stole siedzicie i śledziki, i schabiki, potem cuda niewidy, a on tak na sianku leży cały czas, no to ile? Przecież Księga Daniela już w tych starych pismach podawała, że Jezus Chrystus będzie panował jako król. No to przecież w pierwszym wieku naszej ery to mógł być na sianku. A teraz co? Jeszcze na sianku? A gdzie ten król? No, także widzicie, jacy wy jesteście nielogiczni, niemądrzy, idiotami wręcz, no skoro nie znacie Pisma Świętego Biblii, jeszcze jej, tej Biblii, nawet na oczy w życiu ni razu nie widziałyście. A nie wstyd wam? No tutaj Warszawa jest w tym takim stylu autorytarnym i po prostu tak chciałoby to rządzić, tak chciałoby to tak szpanować, stąd te kopyta w kieszeniach, stąd te ślipia i ten nos na suficie, proszę Państwa. I te pochrumkiwania, pokasływania, plucia, brzeszenia świńskie. Do kowboja witamy, proszę Państwa, może z Nowego Jorku, może gdzieś tam, proszę Państwa, przyjechał z dalekiego kraju, proszę Państwa. No ci, którzy przyjechali z Anglii, Ameryki, Białystok i tam na Starówce, proszę Państwa, właściwie to jeszcze wcześniej, przed Starówką, przed Zamkiem Królewskim, odśpiewali, proszę Państwa, te amerykańskie swoje hymny, jak również po polsku, ledwie co po polsku, kolędy, to już pojechali, proszę Państwa, do Anglo, Ameryki, Białystok. I gdybyście Państwo nawet wiedzieli, to tutaj spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina jako prezent dla Polski są odjazdy do Anglo, Ameryki, Białystok, co dzisiaj też nie omieszkałyśmy zauważyć przy Marszałkowskiej, no bo tam jest Marszałkowska, tam jest Rotunda, Hotel Nowotel, a tutaj pięknie mieni się, proszę Państwa, teraz ten wasz
Pałac Kultury Stalina i Lenina. Zapraszamy podziwiać. Jakie piękne kolory, jakie śliczne. Ty wiedziałeś o tym, że ten Pałac Kultury jest śliczny i migoce? Także proszę Państwa, no cóż, nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko jest piękne, to co jest piękne na zewnątrz. Jeszcze chodzi o te szare komórki. Jeżeli proszę Państwa mają pusto głowie, proszę Państwa w głowie, czyli we łbie, proszę Państwa, skoro tego Jezusicka tak lulają, lulają, nie wiedząc po co, że zapominają właściwie to, nosem pociągając, jako żebracy katolicy Polacy do mszalnej chodzonej tacy. Że proroctwa zapowiadały Jezusa Chrystusa jako panującego króla, a oni wciąż go lulają, no bo mają okazję do zeżarcia. Tutaj pełno tych bezdomnych się kręci, proszę Państwa, emerytów i rencistów, bo są po tych żarciach, po tych wigiliach, po tych, oni mają okazję, proszę Państwa, podeżreć, troszeczkę podjeść, no ale przecież powinni ich karmić, choćby bez powodu, no ale teraz powód jest szczególnie duży, bo jak wszyscy, to wszyscy, czyli proszę Państwa, tam w Krakowie, pod Krakowem, facet zadźgał całą żonę, wymordował, wybił, także no, pogotowie ratunkowe, proszę Państwa, policja w kółko jeździ, dobrze, no to są to takie wibracje pogańskie, tych rzymskich świąt, łacińskim sumptem, od Rzymu przez Kraków do Warszawy i przez Gdańsk aż do Morza Bałtyckiego. Zapraszamy, bo świadkowie to...